klientem jest nasza historyk pani Ania Pieszczeniewicz, która przedstawi sierot w czasie okupacji niemieckiej w świetle relacji zebranych przez Jadwigę Kozłowską. Jadwiga Kozłowska była w czasie okupacji komendantką wojskowej służby kobiet AK. Była to kobieta niezwykła, która całe swoje życie po wojnie poświęciła zbieraniu relacji w czasie z okresu wojennego tutaj na terenie sieradzkiego. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja przygotowałam dla Państwa to wystąpienie w związku z tym, że 14 listopada minęła 80. rocznica urodzin pani Jadwigi Kozłowskiej. Zdecydowałam się nie na takie typowo biograficzną opowieść o niej, a chciałam pokazać, co można wyciągnąć z jej ogromnej pracy, jaką wykonała, o czym tutaj mówił już kolega Piotrek, zbierając relacje właśnie z okresu II wojny światowej. W Muzeum Okręgowym w Sieradzu znajdują się teczki, właśnie tak nazywane potocznie Archiwum Jadwigi Kozłowskiej. Znajdują się właśnie w nich relacje dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w regionie sieradzkim w czasie II wojny światowej. Jadwiga Kozłowska urodziła się 14 listopada 1906 roku w Leśniczówce Kromolin w gminie Szadek. Jej rodzicami byli Antonina z Nowackich i Marcin Pertkiewicz. Swoje dzieciństwo spędziła w domu dziadków Nowackich w Kromolinie. Tam wyrastała w patriotycznej atmosferze, w takim duchu niepodległościowym. Jej dziadek Antoni był uczestnikiem Powstania Styczniowego, został za to zesłany na Syberię, powrócił stamtąd w latach 70. XIX wieku. W 1886 roku został leśniczym Szatkowskich Lasów, gdzie zajmował się również tajnym nauczaniem dzieci wiejskich. To wychowanie na pewno wpłynęło na postawę Jadwigi w czasie późniejszym. W 1916 roku Jadwiga rozpoczęła naukę na pensji Heleny Madejskiej w Sieradzu. Po zakończeniu I wojny światowej do Sieradza przenieśli się również jej rodzice. Kontynuowała edukację, prowadziła ją w szkole handlowej. Niestety zła sytuacja materialna rodziny zmusiła ją do zaniechania nauki i po prostu musiała podjąć pracę zarobkową. Udało jej się znaleźć zatrudnienie w Sądzie Pokoju w Sieradzu, gdzie od 1924 roku pracowała w kancelarii. 31 maja 1930 roku zdała egzamin w Sądzie Okręgowym w Kaliszu i z dniem 1 lipca 1930 roku została urzędnikiem stabilizowanym, kancelistą 11 kategorii w sądownictwie Sądu Powiatowego w Sieradzu. Szybko została sekretarzem Wydziału Karnego, a 1 września 1939 roku sekretarzem Wydziału Cywilnego. Właściwie od pierwszych dni okupacji niemieckiej włączyła się w nurt pracy konspiracyjnej. Pełniła funkcję komendantki Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej miasta Sieradza. W zebranych przez nią relacjach znaleźć możemy też informacje o samej Jadwidze Kozłowskiej i o jej działalności. Stanisława Zawierta wspomina ją niezwykle emocjonalnie. Tyle co ona robiła i jak się poświęcała, to żadna z kobiet z nas jej nie dorównała. Od świtu do późnego wieczoru była zajęta. Pędząc wczesnym rankiem do pracy, już często po drodze, wpadała do mnie, aby coś przekazać lub zabrać, tak samo jak wracała z pracy. Przynosiła do mnie wszystko, co zamówiono dla potrzeb organizacji. Papier i inne materiały piśmienne, klucze francuskie, latarki elektryczne i żarówki, i miski, garnki, lekarstwa. Umiała postarać się o materiały budowlane na schrony w Chlonowej, mąkę dla ukrywających się tam w lasach ludzi. Jadwiga Kozłowska jako komendantka Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej werbowała do pracy w konspiracji kobiety, odbierała od niej przysięgi. Maria Malinowska tak to wspomina.
Wczesnym latem 1943 roku Jadwiga Kozłowska zaproponowała mi wstąpienie do tajnej organizacji AK. Zgodziłam się natychmiast i poszłyśmy na spacer w polu. Stanęłyśmy pomiędzy zbożami. Kozłowska odebrała ode mnie przysięgę, którą składałam na krzyżyk przy różańcu. Byłyśmy obie wzruszone. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkała w Białogardzie, następnie w Łodzi, w Milanówku, a od 1960 roku Jadwiga Kozłowska mieszkała w Warszawie. Z ogromnym zaangażowaniem zajęła się gromadzeniem materiałów dotyczących działalności konspiracyjnej w Sieradzkim. W tym celu podróżowała po całym kraju, prowadziła bogatą korespondencję, starając się zebrać tych relacji jak najwięcej, od jak najbardziej różnorodnych osób, od byłych żołnierzy obwodu sieradzkiego ZWZOK i w ogóle od osób, które przeżyły II wojnę światową. Plon jej pracy jest naprawdę imponujący, tych relacji jest setki. Dzięki materiałom właśnie zebranym przez Jadwigę Kozłowską nasza wiedza o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Sieradzu oraz o działalności konspiracyjnej w naszym mieście w czasach II wojny światowej jest o wiele, wiele bogatsza. I właśnie podczas dzisiejszego spotkania ja chciałam przybliżyć Państwu kilka wybranych wydarzeń, ponieważ wszystkich się nie da, bo mamy jednak ograniczenie czasowe. Wydarzeń właśnie, które możemy prześledzić w tych relacjach, które ona zebrała. Więc jest to taki mój osobisty wybór tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce. I zacznę może od egzekucji, które tutaj się odbywały właśnie w Sieradzu. A jeszcze jedno słowo wyjaśnienia. Materiał ilustracyjny jest tylko taką ilustracją. Ja chciałam pokazać Państwu zdjęcia z Sieradza z okresu właśnie II wojny światowej. Głównie są to zdjęcia wykonane przez Wiktora Beckera. Później będą jeszcze dwie zakładki tematycznie bardziej związane, a one po prostu sobie tak płyną i trochę Państwa przenoszą w tamten czas. Mam taką nadzieję, taka miała być ich rola. I wracam do tematu. W Sieradzu w czasie okupacji miały miejsce trzy egzekucje. 15 września 1939 roku, 14 listopada 1939 oraz 17 września 1941. Po zajęciu przez Niemców Sieradza miasto przepełnione było wojskiem, które stacjonowało w koszarach 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Za regularnymi oddziałami Wehrmachtu pojawiły się oddziały policyjne. W mieście pojawił się też jeden z oddziałów tzw. trupich głów SS i to właśnie w tej formacji major Kegel z niemieckiej policji, tej formacji właśnie przyporządkowuje się, przypisuje się dokonanie mordu w Sieradzu 15 września 1939 roku. Informacje na ten temat znajdują się w relacjach Stanisława Wróblewskiego, Stefanii Kubackiej i Marii Wasiak. Stanisław Wróblewski tego dnia przebywał u swojego dziadka Tomasza, zamieszkałego przy ulicy Wodnej. Około godziny 20 z okna pierwszego piętra domu na rogu Wodnej i Rynku padł strzał. Akurat wtedy, kiedy przechodził tam patrol Wehrmachtu. W lokalu, z którego wystrzelano, był żydowski dom modlitewny, w którym ulokował się znany łobuziak Władysław Wojtysiak, który wyszedł z więzienia w Sieradzu po rozpuszczeniu więźniów przed nadejściem Niemców. Żołnierze niemieccy podejrzewali, że wystrzał padł w ich kierunku, chociaż najprawdopodobniej Wojtysiak chciał wystraszyć ludzi z domu. Maria Wasiak podaje, że Wojtysiak w domu modlitewnym nagromadził różne przedmioty z grabieży i chcąc wystraszyć Żydów oddał strzał. Niemcy natychmiast zorganizowali obławę w dzielnicy, wpadali do mieszkań, wyciągali z nich ludzi. Tomasza Wróbla lat 95 wyciągnęli chorego z łóżka, zwlekli po schodach. Maria Wasiak wspomina, że słychać było wrzask i tupot po tych schodach. Do ich mieszkania wpadła gromada pijanych żołnierzy i wszystkich. Marię, jej męża oraz córkę wyciągnęła z mieszkania. Ustawiono ich pod murem przed domem. Ludzie z płaczem biegali i tłumaczyli, że nie są niczemu winni, ale w odpowiedzi słyszeli tylko Żydzi, Żydzi. Niemcy kazali odsunąć się kobietom i dzieciom na bok i w obecności rodzin i wszystkich, którym udało im się ściągnąć, dokonali zbrodni. Ustawili pod bramą przy ulicy Wodnej 8 siedmiu mężczyzn, trzech Polaków i czterech Żydów.
ich rozstrzelali. Następnie kazali zabitych wywieźć i pochować na cmentarzu. O zamordowaniu przez Niemców swojego dziadka Tomasza Wróbla wspomina też w swojej relacji Stefania Kubacka. Pochowaniem zamordowanych zajął się Wojtysiak, który był przyczyną tej tragedii. Założył opaskę Czerwonego Krzyża i wywiózł zabitych Polaków na cmentarz katolicki, zaś Żydów na żydowskich, jak wspomina w swojej relacji Maria Wasiak. Rozstrzelano właśnie wtedy Józefa Wosiaka, Tomasza Wróbla, Franciszka Pilarczyka oraz czterech nieznanych Żydów. Sieradz niebawem stał się miejscem kolejnych dramatycznych wydarzeń. Ja sobie tu pozwolę w tym momencie przerwać tę prezentację i pokazać Państwu fotografie związane właśnie z sieradzkimi zakładnikami. Coś mi tu nie idzie. Tu akurat są widoczne listy osób, które zostały zapisane na liście właśnie osób, które mają być aresztowane. Pewnie to jest jakiś inny format i dlatego nie chciało mi się otworzyć. W listopadzie 1939 roku na terenie kraju Warty Niemcy przeprowadzili Sonderaktion. Aresztowania przeprowadzono zgodnie z rozkazem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, w którym akcję motywowano rzekomym zamachem na Adolfa Hitlera w Monachium. Rozkaz, który został podpisany przez Heinricha Millera, zalecał ująć osobistości kierownicze i ludzi podejrzanych o kontakty z grupami terrorystycznymi. Działania zostały dokładnie zaplanowane, aresztowań dokonano zgodnie z wcześniej przygotowanymi listami. Te listy Państwo widzieli. Bezpośrednimi wykonawcami rozkazu były sieradzkie władze okupacyjne. W Sieradzu i na terenie powiatu zatrzymano 200 osób. Była to przede wszystkim inteligencja, nauczyciele, urzędnicy, lekarze, księża, działacze społeczni oraz oficerowie rezerwy. W relacjach zebranych przez Jadwigę Kozłowską znaleźć możemy szereg wiadomości na ten temat. Szczególnie obfite w informacje są relacje Edwarda Eichblacha, wicestarosty sieradzkiego od 1929 roku oraz księdza Władysława Góry, który od 1935 był prefektem Szkoły Powszechnej w Sieradzu oraz kapelanem miejscowego szpitala. Z relacji dowiadujemy się, że po aresztowanych przychodzili żandarmi w towarzystwie miejscowych Niemców bądź w towarzystwie powołanej spośród obywateli polskich milicji obywatelskiej w osobie Kazimierza Byczewskiego. Ksiądz Władysław Góra wspomina, że przyszedł po niego żandarm z Volksdeutschem, którego nazwiska nie pamięta. Edward Eichblach aresztowany został przez miejscowego Niemca i odprowadzony do siedziby żandarmerii w Rynku, gdzie znajdowało się już około 30 zakładników. Wśród nich wymienia księży Władysława Górę, Feliksa Binkowskiego, Stefana Filisiaka, inżyniera Władysława Wilczaka, sędzie Władysława Sobiecha, pisarza hipotecznego Edmunda Pawłowskiego, inspektora ubezpieczeń społecznych Jana Gaweckiego, burmistrza Ignacego Mąkowskiego, kasjera Urzędu Skarbowego Stanisława Kierocińskiego, emerytowanego prezesa Izby Rzemieślniczej Józefa Świniarskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej Władysława Wrzynkiewicza i Stefana Stefaniaka oraz Fulko, kierownika Rachuby w Wydziale Powiatowym Stanisława Wojciechowskiego, Stefana Stwarza Strzyżyckiego, dyrektora gimnazjum Mariana Sołacha, Sołchaja, kierownika Szkoły Powszechnej, nauczycieli Ludolfa Weinerta, Zygmunta Górecznego oraz Franciszka Piotrowicza, pracowników Sądu Grodzkiego, adwokata Edmunda Wyganowskiego i sędziego Stanisława Malingera oraz emeryta Tomasza Klinkarskiego. Wymienia również w relacji nazwiska osób aresztowanych już wcześniej i osadzonych w więzieniu. Był to strażnik więzienny Antoni Trojanowski, naczelnik więzienia Bronisław Geniusz oraz instruktor strażacki Eugeniusz Gałka wraz z synem Jakubem, uczniem gimnazjum. Jakuba Gałkę zadenuncjował Niemcom jego kolega z klasy, syn mianowanego przez Niemców komisarycznego burmistrza Sieradza Alberta Dresslera. Donosząc, że młody człowiek na rozwieszonych plakatach z palącą się Polską i podpisem Anglio to twoje dzieło, przekreślił słowo Anglio i dopisał Niemcy.
Aresztowanym Niemcy mówili, że są zakładnikami na kilka dni, niebawem zostaną wypuszczeni, dlatego też nie zabierali z domu żadnego ekwipunku. Poza burmistrzem Mąkowskim, który z domu zabrał sobie poduszkę. Komendant żandarmerii niemieckiej Abramowski odnosił się do aresztowanych nieprzychylnie. Ksiądz Władysław Góra wspomina, że zabrano im zegarki, papierosy, nożyki i kazano stać trójkami z rękoma uniesionymi do góry. Jeśli komuś omdlewały ręce, Volksdeutsche bili ich kijami. Ksiądz relacjonuje również fakt wyprowadzenia przez policjantów doktora Mirona Eilersberga, którego zaprowadzono do mieszkania, tam obrabowano, a okulistę przyprowadzono z powrotem. Około 11 w nocy aresztowanych przeprowadzono do więzienia. Również Eiblach wspomina, że jeszcze w tym samym dniu, w którym nastąpiło aresztowanie, został doprowadzony do więzienia sieradzkiego i osadzony w celi numer 10, która znajdowała się na parterze. Osadzony został wspólnie z księdzem Filisiakiem, Górą, z inżynierem Władysławem Wilczakiem, pisarzem hipotecznym Pawłowskim, sędzią Sobiechem oraz inspektorem Gaweckim. Pozostali aresztowani zostali dowiezieni do więzienia w terminie późniejszym i rozmieszczeni w innych salach. Ksiądz Władysław Góra informuje, że w celi nie było nic oprócz kubła i wmurowanej belki o jednym siedzeniu. Zakładnicy musieli spać na cementowej posadzce we własnym ubraniu. Jako pożywienie otrzymywali zupę z surowej kapusty lub brukwi. Cele więzienne nie były zamykane, gdyż uciekający we wrześniu z więzienia więźniowie powyrywali zamki i nikt ich do tej pory nie naprawił. Zakładnicy mieli więc pewną swobodę poruszania się i mogli odwiedzać się wzajemnie. Pilnowała ich tylko straż na zewnątrz budynku. Odwiedzani byli tylko od czasu do czasu przez strażnika o nazwisku Schätzinger, co potwierdza zarówno ksiądz Góra, jak i Eichblatt. Co drugi dzień odwiedzały ich siostry Szarytki z pobliskiego szpitala, przynosząc paczki z żywnością i papierosy. O tej działalności sióstr Szarytek znajdujemy również informacje w relacji Anieli Hanak, która podaje, że kiedy Niemcy osadzili w więzieniu zakładników, chodziła wraz z siostrą Szarytką Heleną Modzelewską podawać lekarstwa, papierosy, żywność oraz korespondencję od rodzin, między innymi Strzyżyckiemu, Geniuszowi oraz innym. Informuje również o tym, że podczas tych wizyt zakładnicy się załamywali. Na przykład dyrektor Strzyżycki w czasie rozmowy z nimi płakał. Dlatego też starały się ich pocieszać i podtrzymywać na duchu. Eichblatt wspomina również o tym, że zdarzyło się im przedostać na pierwsze piętro, skąd mogli przez okna na park obserwować swoje rodziny, które tam wypatrywały jakiegoś znaku od pojmanych sieradzan. Według obu relacji, zarówno księdza Góry, jak i Eichblatta, 14 listopada 1939 roku, około godziny 16, wszyscy osadzeni zostali wywołani na korytarz, gdzie przy stoliku siedziało trzech gestapowców wraz z tłumaczem. Oznajmili oni, że wyczytają teraz nazwiska osób, które zostaną zwolnione do domu. Wyczytano 19 nazwisk, z których były następujące osoby. Obaj Gałkowe, Geniusz Trojanowski oraz Mąkowski. Burmistrz wychodząc przekazał swoją poduszkę Eichblattowi, stwierdzając, no ja dziś się wyśpię pod pierzyną. Pozostałe osoby rozeszły się do swoich cel. W kilkanaście minut po rozejściu do jednej z cel wpadł Rudolf Weinert i z przerażeniem poinformował. Co się tam dzieje, biją tam wszystkich i mnie zbili, podarli na nich ubrania. Wojciechowskiemu zdarli marynarkę i czapkę. Weiner, którego ojciec był Niemcem, a matka Polką, najprawdopodobniej ze strachu podpisał Volksliste, co spowodowało zwolnienie go z aresztu. Eichblatt informuje, że tej nocy panowała przygnębiająca atmosfera. Nikt nie spał. Wspólnie zastanawiając się nad tym, co się stanie z pozostałymi osobami. 15 listopada do więzienia przyszedł ślusarz, który miał naprawić popsute zamki w celach, i poinformował więźniów, że 18 zabranych wczoraj sieradzan i jeszcze dwóch Żydów rozstrzelano wczoraj na cmentarzu żydowskim. Egzekucji dokonał Kurt Abramowski, kierujący sieradzkim posterunkiem Schutzpolizei, strzelając klęczącym nad wykopanym dołem w tył głowy.
Po 14 listopada 1939 roku zaostrzono dyscyplinę w więzieniu. Cele były pozamykane, po kolacji gaszono światła. Ejblad wspomina, że podczas jego osadzenia odwiedziła go żona z córką. Pozwolono wejść dziecku do celi ojca, aby mogło zobaczyć, jak mieszka tatuś. Córeczka otrzymała wtedy od księdza Góry obrazek z ptaszkiem, wycięty z opakowania czekolady, na którym ksiądz pisał 1 grudnia 1939, cela numer 10. Obrazek ten rodzina przechowywała jako pamiątkę. W relacji księdza Góry możemy znaleźć też informację, że w grudniu pozostawieni zakładnicy zostali poddani szczegółowemu badaniu przez gestapo. Schetzinger wywoływał imiennie więźniów, doprowadzał do pokoju, w którym siedzieli za stolikiem gestapowcy. Każdy z przesłuchiwanych był maltretowany. Ksiądz wspomina, że pan Krawiec po powrocie do celi powiedział: ale mnie cholery pobiły. Był cały posiniony, spłakany, posikany. Z księdzem gestapowcy obeszli się łagodnie. Następnego dnia po tych badaniach wszyscy oprócz księdza Góry i Filisiaka zostali zwolnieni. Księża kilka dni później również opuścili więzienie. Informacje na temat zwolnienia możemy znaleźć również w narracji Ejblata, który nie pamięta dokładnej daty. Twierdzi, że było to po upływie 2, może 3 tygodni. Zwolniono wtedy 12 osób. Wszyscy obawiali się najgorszego, tego, że podzielą los opuszczających więzienie 14 listopada. Z więzienia zostali przeprowadzeni ulicą Warcką, Warszawską do rynku, do budynku, gdzie urzędował Kurt Abramowski, gdzie zostali przez niego poinformowani, że faktycznie są zwolnieni, ale mają przygotować się do wysiedlenia, które nastąpi jutro o 6 rano. Ejblat wysiedlony został do Nowego Sącza, następnie przeprowadził się do Wiku, z Klimontowa, Lublina, gdzie spędził czas do wyzwolenia, po wojnie wrócił do Zduńskiej Woli. Ksiądz Góra po zwolnieniu w obawie przed kolejnymi aresztowaniami uciekł w Kieleckie do rodzinnych swoich stron. Informuje też o tym, że księża Filisiak i Binkowski zostali aresztowani ponownie i wywiezieni do Dachau. Pierwszy z nich przetrwał, ksiądz Binkowski zaś zginął w obozie. W relacji Teofilii Wócowej znajdziemy informację o tym, że 14 grudnia 1939 roku wszystkie rodziny rozstrzelanych 14 listopada, wśród których był jej szwagier Antoni Fulko, zostały wywiezione do Generalnej Guberni. Wywieziono wtedy jej siostrę wraz z dwojgiem jej młodszych dzieci do Połańca. Informacje o samym rozstrzelaniu zakładników znajdziemy w 2 relacjach. Antoniny Sylwestrzach, córki grabarza na cmentarzu żydowskim, i Józefa Klimasa, który mieszkał, miał działkę orną w okolicy cmentarza. Antonina Sylwestrzak podaje, że przed południem do jej ojca przyszedł Kazimierz Byczewski z Sieradza wraz z 20 Żydami po szpadle i powiedział, że przyprowadzeni mają wykopać grób dla 24 Żydów. Józef Klimas również widział, że 14 listopada rano na cmentarzu kilku Żydów pod nadzorem Niemca w cywilu kopało długi dół wzdłuż parkanu. Obie racje potwierdzają, że zakładników przywieziono tego dnia po godzinie 16 dużym samochodem pod Plandeką, który zatrzymał się przed cmentarzem. Z samochodu według Klimasa wysiadło około 8 Niemców w czarnych mundurach i żandarmów, a za nim wielu mężczyzn po cywilnemu z Sieradza. Niemcy ustawili ich czwórkami i na cmentarz szli z rękami założonymi na tył głowy. Antonina Sylwestrzak rozpoznała wśród prowadzonych gałkę z synem Trojanowskiego i policjanta Stefaniaka. Jak zeznaje, zdziwiło ją to i nawet powiedziała do Bykowskiego, że przecież to Polacy. Więźniów ustawiono wzdłuż muru południowego cmentarza, około 70 metrów od mogiły. Wywoływano ich pojedynczo, podprowadzono do wykopanego rowu. Ofiara klękała przodem do dołu, a następnie ginęła od zadanego strzału w tył głowy. Antonina Sylwestrzak relacjonuje, że egzekucji dokonywał Kurt Abramowski. Zabity bądź ranny wpadał do domu, a towarzyszący egzekucji Żydzi, wchodząc do tego dołu, układali ciała i przesypywali piaskiem. Niemcy wezwali do siebie Byczewskiego, który Sylwestrzakom opowiadał później, że Eugeniusz Galka krzyczał rozpaczliwie: dlaczego zabijacie syna? Przecież on nie jest niczemu winien. Przecież to jeszcze dziecko. Egzekucja skończyła się po około 2 godzinach. Na koniec obie relacje podają, że Żydzi zakopali dół i odeszli z miejsca zbrodni wraz ze swoim opiekunem Byczewskim. Oprawcy zaś cmentarza odjechali samochodem oraz na motorach i rowerach.
Antonina Sylwestrzak wspomina również, że Abramowski przyszedł do jej ojca, kazał wyrównać mogiłę i zabronił mówić o tym, co się tutaj wydarzyło. Tego dnia życie stracili Miron Eilisberg, Antoni Fulko, Eugeniusz Gałka, Tadeusz Gałka, Bronisław Geniusz, Zygmunt Góreczny, Stanisław Kierociński, Tomasz Klinkawski, Stanisław Malinger, Ignacy Mąkowski, Franciszek Piotrowicz, Izrael Rosenkranz, Władysław Sobiek, Marian Sołchaj, Stefan Stawarz-Szczyżycki, Stefan Stefaniak, Józef Świniarski, Antoni Trojanowski, Stanisław Wojciechowski, Edmund Wyganowski. Ciała zakładników przeleżały w zbiorowej mogile aż do końca października 1945 roku, kiedy to specjalnie powołany kominet społeczny przeprowadził ich ekshumację. Wykazała ona, że tylko 8 pierwszych ciał było ułożonych, reszta została zasypana tak, jak upadła po strzale w tył głowy. 25 października 1945 roku odbył się pogrzeb zakładników. W ostatniej drodze zamordowanym towarzyszyły tysiące sieradzan. Po mszy żałobnej w kolegiacie kondukt przeszedł ulicą Kolegiacką, Rynkiem, Kościuszki, Wojska Polskiego na cmentarz parafialny, gdzie trumny ułożono w zbiorowej mogile. W 1961 roku na grobie zakładników postawiono pomnik według projektu Jana Matusiaka. Kolejna egzekucja w Sieradzu miała miejsce 17 września 1941 roku. Na podstawie zarządzenia Gauleitera Krajuwarty Artura Greisera w Sieradzu miało być rozstrzelanych 10 osób. Egzekucja miała mieć charakter publicznego widowiska. O tym wydarzeniu znajdziemy również informacje w relacjach zebranych przez Jadwigę Kozłowską. Są to relacje Franciszka Marciniaka, Witolda Wiśniewskiego, Józefa Tęsiorowskiego i Janiny Okońskiej. Janina Okońska tak wspomina te wydarzenia. W dniu 6 września do domu Okońskich przyszedł rano niemiecki żandarm mieszkający na tej samej ulicy. Obejrzał kenkartę Czesława Okońskiego, męża Janiny, popatrzył na dzieci i wyszedł. Zachowanie to wydało im się na tyle podejrzane, że żona zaczęła namawiać męża na opuszczenie Sieradza. Ten jednak nie zdecydował się na to. Czesława Okońskiego zabrano jeszcze tego samego dnia w południe. Aresztowano wtedy jeszcze innych mężczyzn i przetrzymywano w domu Pawlińskiego na pierwszym piętrze przez 11 dni. W domu tym przy ulicy Warszawskiej 4 przebywał również jako aresztowany w końcu sierpnia Józef Tęsiorowski. Wspomina, że było ich około 40 zatrzymanych, między innymi organista z Męckiej Woli Jagielski, kierownik reaktyfikacji Czesław Okoński się radza, piekarz Gonera, ksiądz Feliks Binkowski, Wojciach ze wsi Socha około Warty oraz szef ze Zduńskiej Woli i Mikołajczyk. Pobyt w areszcie na Warszawskiej wspomina również Witold Wiśniewski z Warty, który został aresztowany pod koniec sierpnia wraz z burmistrzem Warty Czesławem Kubackim, Eugeniuszem Iwankiewiczem, księdzem Tadeuszem Ziemskim oraz z Józefem Wojdziakiem. Aresztantów mogły odwiedzać rodziny. Pani Janina Okońska namawiała męża na ucieczkę podczas tych odwiedzin, ewentualne na legalne opuszczenie aresztu po załatwieniu z doktorem Majdiczem przyjęcia do szpitala jako chorego. Ale Okoński uważał się za niewinnego i był przekonany o tym, że zostanie wypuszczony. 17 września rano wyczytano dwa nazwiska, Okońskiego i Wojdziaka, i ich wyprowadzono. W swojej relacji Franciszek Marciniak przekazuje informacje, które uzyskał od pani Bonusiakowej, która pracowała jako kucharka i opowiedziała mu o tym, co zaszło w żandarmerii, do której przywieziono skazańców. Byli oni powiązani po pięciu, tak musieli zejść z samochodu i wejść na posterunek. Niemcy otworzyli drzwi pomieszczenia, gdzie stali skazańcy i kazali wszystkim Polakom pracującym w żandarmerii przyglądać się im i mówiąc przy tym, niech się przyjrzą tym polskim świniom. Następnie więźniów wyprowadzono. Kiedy wsiadali do samochodów, więzy sprawiały im trudności, a Niemcy dodatkowo bili ich i kopali. Dwie godziny po wyprowadzeniu Okońskiego i Wojdziaka zabrano samochodów resztę więźniów na teren wojska. Kiedy Janina Okońska poszła odwiedzić męża, 17 września mieszkanie było już puste.
Zastała w nim tylko przekazana przez nią mężowi walizeczka z najpotrzebniejszymi rzeczami. Na ulicy dowiedziała się o tym, że odbyła się egzekucja. 17 września 1941 roku w środę rano w obecności sióstr Szulanek, które nosiły aresztowanym pożywienie, właśnie zabrano Czesława Okońskiego wraz z drugim współwięźniem z Warty do komendantury żandarmerii na rynku w Sieradzu. Stamtąd wraz z 8 innymi mężczyznami zawieźli ich na boisko koło Żegliny, gdzie spędzono już mnóstwo ludzi z całego Sieradza, aby patrzyli na mającą odbyć się zbrodnię. Tęsierowski i Wiśniewski wspominają, że zostali ustawieni w dwóch szeregach przed spędzoną już ludnością z miasta. Przed nimi stanął pluton egzekucyjny, a przed nim tyłem do plutonu 5 skazańców związanych razem drutem za ręce. Jeden z gestapowców odczytał wyrok w języku niemieckim, następnie go przetłumaczono. Polaków skazano na śmierć przez rozstrzelanie za sabotaże i podpalenia. Skazali mieli uklęknąć. Gdy ich rozstrzeliwano, wprowadzano drugą piątkę związanych razem skazańców. Ustawiano ich za zabitymi, kazano uklęknąć, a następnie zastrzelono. Czesław Okoński nie zginął od pierwszego strzału, został dobity przez gestapowca 2 strzałami w tył głowy. Zwłoki zamordowanych mężczyzn na polecenie Niemców zostały pozbawione więzów z drutów i załadowane na samochody przez obserwujących egzekucję zakładników i wywiezione w nieznanym kierunku. Zgromadzona ludność rozeszła się, zaś po wykonaniu zadania zakładnicy ponownie zostali zawiezieni do domu Pawlińskiego przy ulicy Warszawskiej. Tutaj gestapowiec, który tłumaczył na boisku wyrok egzekucji, zwrócił mężczyznom dokumenty i udzielił ostrzeżenia, że takie wydarzenia będą miały miejsce, jeśli nadal Polacy będą przeprowadzali akcję sabotażu. W relacji Janiny Okońskiej znajdują się również informacje o tym, jak doszło do odnalezienia miejsca pochówku 10 rozstrzelanych na boisku. W marcu 1945 roku na posterunek milicji w Zduńskiej Woli zgłosiła się kobieta, która zameldowała, że we wrześniu 1941 roku była świadkiem, jak Niemcy przyjechali do lasu w Piaskach 2 samochodami. Z jednego z nich wysiedli mężczyźni w cywilnych ubraniach i zaczęli kopać 2 doły. Do jednego z nich złożono ciała zabitych, a w drugim, jak przypuszczała kobieta, zostali pochowani ci, co wykopali groby. Wszystko to obserwowała ukryta w krzakach, a kiedy samochody odjechały, wyszła i zaznaczyła miejsce tragedii. Przeprowadzone prace ekshumacyjne potwierdziły zeznania kobiety. W jednym z grobów spoczywały ciała 10 bestialsko zamordowanych przez Niemców na stadionie w Sieradzu Polaków. Czesława Okońskiego, Władysława Kaszyńskiego z Warty, Władysława Wojdziacha z Suchej, Henryka Mikołajczyka, Feliksa Placka ze Zduńskiej Woli, Zygmunta Giskupskiego, Jana Koziara z Pabianic, Jana Jelińskiego, Pawła Głuchniaka z Łodzi oraz Bogdana Saika z Belenia. W relacjach Jana Kokoszki i Juliusza Brydniaka oraz w korespondencji prowadzonej przez Jadwigę Kozłowską z doktorem Romanem Ziębą znajdziemy informacje na temat zaopiekowania się wiosną 1941 roku przez sieradzką komórkę ZWZ angielskim lotnikiem Johnem Wardem, który uciekł z obozu jenieckiego we Frankfurcie nad Odrą. Jan Kokoszko wspomina, że wiosną 1941 roku pomiędzy 8 i 9 rano w jego domu zjawił się niespodziewany gość, młody mężczyzna, lat około 22, średniego wzrostu, blondyn. Zapytał się, czy może wejść i został przez Jana Kokoszkę wpuszczony. Gość pytał, czy ktoś ze zgromadzonych rozumie po niemiecku, ale kiedy na ścianie ujrzał święty obraz, powiedział: angielski lotnik. Żona pana Kokoszki przyprowadziła do domu sąsiada Józefa Baraniaka, który władał językiem niemieckim i francuskim, aby był tłumaczem. Lotnik opowiedział swoją historię, a mianowicie robiąc zdjęcia nad Niemcami został wraz z kolegą zestrzelony, samolot spadł, kolega spłonął, a on został poparzony. Juliusz Brydniak dodaje, że samolot został zestrzelony nad Luksemburgiem. Lotnik trafił do szpitala, gdzie leżał z polskim kapralem, po którego śmierci wziął po nim mundur, gdyż jego nie nadawał się po spaleniu do noszenia. Na rękawie polskiego munduru naszył sobie skrzydło lotnika angielskiego. Po podleczeniu w szpitalu został umieszczony w obozie we Frankfurcie, skąd udało mu się uciec. Juliusz Brydniak w swojej relacji informuje, że lotnik uciekał wcześniej dwukrotnie, ale zawsze został złapany. Dopiero za trzecim razem ucieczka się powiodła. Do Sieradza doszedł pieszo, szosą od Kalisza.
Poprosił o to, aby mógł w domu kokoszki odpocząć, a nocą pójdzie spać do lasu, jak to czynił cały czas podczas swojej wędrówki. Kokoszko wspomina, że przy baraniaku zgodził się na ten odpoczynek, ale kiedy sąsiad wyszedł, zaproponował lotnikowi łóżko do spania, pouczywszy go, że w razie niebezpieczeństwa ma się schronić w piwniczce, która znajdowała się pod łóżkiem. Ja całą noc nie mogłem zasnąć. Przemyśliwałem różne sposoby udzielenia pomocy mojemu gościowi, a jednocześnie drżałem, aby wiadomość o nim nie przedostała się do Niemców. W niedzielę Jan Kokoszko udał się na mszę świętą, gdzie modlił się o pomoc do Boga, a następnie spotkał się z panią Lewicką, której naświetlił całą sytuację. Lewicka zjawiła się u nich w domu pomiędzy godziną 10 a 11, rozmawiała z lotnikiem po francusku. Po tej rozmowie Anglik chciał wyjść z domu, ale kobieta położyła mu rękę na ramieniu i powiedziała, żeby nie odchodził, zapewniając go: my ci przyjdziemy z pomocą. Następnie udała się do doktora Romana Zięby i opowiedziała mu o zaistniałej sytuacji, mówiąc, że u kokoszki przebywa jakiś młody mężczyzna, najprawdopodobniej lotnik angielski. Zastanawiali się wspólnie, czy przypadkiem nie jest to jakaś niemiecka prowokacja. Aby uniknąć podejrzeń, ustalili, że doktor pójdzie tam pod pretekstem wezwania do chorego konia. Według zeznań Kokoszki doktor Zięba przyszedł do jego domu po obiedzie wraz z Antonim Bartolikiem. Kokoszko opuścił mieszkanie i na podwórku zajął się koniem. W tym czasie podeszli do niego Niemcy z żądaniem, aby ich podwiózł. Na szczęście przez podwórze przechodziła żona Kokoszki z wydojonym mlekiem. Ten poprosił, aby powiedziała o całej sytuacji doktorowi Ziębie. Ten wyszedł i poinformował Niemców, że koń jest chory i nie można używać go do pracy. Niemcy uwierzyli i odeszli. W relacji Jana Kokoszko znajdziemy informację, że kiedy ten wrócił do pokoju, zastał już tam przebranego w cywilne ubranie lotnika, który pożegnał się ze swoim gospodarzem i wyszedł razem z doktorem. Inaczej tę historię wspomina doktor Zięba. A mianowicie po rozmowie z lotnikiem i nabraniu pewności, że nie jest to niemiecka prowokacja, postanowił przebrać lotnika w cywilne ubranie i zaopatrzyć go w fałszywe dokumenty, dzięki którym mógłby bezpiecznie zostać przetransportowany do następnej odcinkowej wyższej komórki ZWZ w Łodzi. Zaangażowanie w całą sprawę osoby zorganizowały zbiórkę odzieży i rzeczy potrzebnych do przeprowadzenia akcji. Część ubrań przekazał doktor Zięba, za jakieś elegancje garderoby załatwiła też pani Lewicka. Doktor zakupił tekturową walizkę podróżną. Bolesławowi Koseckiemu zlecono zorganizowanie fałszywych dokumentów, które ten przyniósł osobiście, i papiery zostały przekazane Anglikowi, który został pouczony, co się będzie dalej z nim działo i jak ma się zachowywać w czasie podróży do Łodzi. W umówionej chwili odjazdu lotnika u Kokoszków znajdowali się doktor Zięba, Kosecki, Lewicka i ktoś z rodziny Kokoszków. Według Zięby John Ward był bardzo wzruszony udzieloną mu pomocą, żegnając się dziękował za wszystko i życzył przetrwania i zostawił doktorowi Ziębie kopertę ze swoim adresem, którą to doktor zakopał z innymi dokumentami w ziemi w komórce na podwórzu przy ulicy Krakowskiej Przedmieście. Niestety swój został przez kogoś odkopany i nie wrócił do właściciela. Zięba podaje, że lotnik u Kokoszki przebywał przez 3 dni. Według zeznań Juliusza Brydniaka od Kokoszki lotnik trafił do jego domu, który był blisko stacji PKP, gdyż on, poproszony o to przez Bartolika, zgodził się udzielić takiej pomocy. Brytyjski pilot został ugoszczony wódką i jajecznicą na szynce. Brydniak podarował mu też swój krawat. Od pilota otrzymał na pamiątkę emblemat lotnika ze skrzydłem samolotu. Cały wieczór lotnik powtarzał nazwisko Kosecki, Kosecki. Brydniak nie wiedział, czy tak ma się legitymować, czy też w ten sposób próbuje zapamiętać nazwisko osoby, która miała go przewieźć do Łodzi. W poniedziałek rano Brydniak wykupił bilety na pociąg, który odchodził o 6 rano. Po Anglika przyszedł Bartolik, ale kto odwiózł go do Łodzi, Brydniak nie wiedział. Prawdziwość relacji Juliusza Brydniaka podważa dr Roman Zięba, który uważa, że jego relacja robi na nim wrażenie stworzenia sobie jakiejś legendy na swój użytek. W swej relacji o lotniku całą uwagę skupia na sobie. Zięba zaznacza, że nie wyklucza jakiejś pomocy Brydniaka, której ten mógł udzielić na prośbę Koseckiego. Być może lotnik był w jego domu przez chwilę po drodze na stację, żeby oczekując na pociąg nie przebywał na dworcu, co mogłoby zainteresować Niemców. Zięba zaznacza, że lotnik z całą pewnością został na dworzec zabrany z domu Kokoszki.
Doktor informuje również, że nie pamięta, aby jakąś większą rolę w akcji odgrywał Antoni Bartolik, ale nie wyklucza, że mógł wykonywać jakieś polecenia, jakieś zadania na zlecenie Koseckiego. W swoim liście Zięba informuje, że odwiezienie lotnika przez Koseckiego do Łodzi i przekazanie go do kontaktowej komórki ZWZ powiodło się, a Marcin Stachecki, wujek z dowództwa obwodu Sieradz AK, ze specjalnych funduszy zwrócił koszty związane z rzeczywistymi wydatkami, takimi jak kupno walizki i gotówka przekazana Anglikowi, jakie właśnie poniósł dr Zięba na rzecz lotnika. Teraz chciałam omówić taki kolejny temat. Przeżył ten człowiek? Ten wrogów? Przeżył. Lotnik przeżył. Przeżył, przeżył. Mamy specjalistę od lotnictwa, więc... tak jest. Powodnie nie mógł przyjechać do Polski, bo bardzo nieładnie na ruski raport tam. Ale to jest. Tak. W wielu relacjach poruszany jest temat getta w Sieradzu, relacji między ludnością żydowską a ludnością polską w czasach okupacji oraz zachowań Niemców wobec Żydów. Informacje na ten temat znaleźć możemy w relacjach Stefanii Kubackiej, Marii Rychlich, Janiny Migałki, Marii Wasiak, Marii Bartusiak, Adama Dudczaka oraz Aleksandry Wisławskiej oraz w danych o pracy sióstr urszulanek w Sieradzu w latach 1939-1945, zebranych i opisanych przez Jadwigę Kozłowską. Przed wybuchem wojny w Sieradzu mieszkało ponad 2,5 tysiąca Żydów, co stanowiło prawie 22% mieszkańców. Podobnie jak w innych miastach tej wielkości mieszkali tu żydowscy rzemieślnicy, krawcy, szewcy, szklarze, sklepikarze, kupcy. Funkcjonowały rzemieślnicze stowarzyszenia, organizacje oświatowe, sportowe i inne. Wybuch wojny spowodował, że wielu mieszkańców miasta, również Żydów, opuściło w obawie przejść najeźdźcą swoje domy i znalazło się na tułaczym szlaku. Część z nich po ustabilizowaniu się sytuacji wróciła. Ludność żydowska, która wróciła do Sieradza, znalazła się w trudnym położeniu. Sklepy żydowskie, podobnie jak i część sklepów będących własnością chrześcijan, zostały obrabowane. W relacji Stefanii Kubackiej znaleźć możemy informację, że w ciągu kilku miesięcy od września, poczynając, okupanci niemieccy wyciągnęli wszystkich Żydów na rynek po kilka razy w ciągu dnia i pod pozorem sprawdzania, czy nikt się nie ukrył, plądrowali i ograbiali ich mieszkania. Żydzi musieli wtedy stać na rynku po kilka godzin. Wspomina również, że kiedyś jeden z Żydów ukrył się, po wyjściu z kryjówki jednak został zaobserwowany przez Niemców, złapany i wraz z kilkoma innymi Żydami zaciągnięty na rynek, gdzie zostali brutalnie pobici, a tego, co wyszedł z kryjówki, zakatowali na śmierć, a w ogóle zabijali ich stale. Tego typu praktyki potwierdza również Aleksandra Wisławska. Żydzi musieli zbierać się o 5 rano na apele, podczas których byli sprawdzani, a po sprawdzeniu wyznaczani do różnych robót, często wówczas, aby uniknąć bicia i szykan, a także robót, do których nie byli przyzwyczajeni, kryli się u Polaków. Początkowo Niemcy zabronili Żydom w ogóle handlować, nie wolno im też było w dzień targowy rozkładać kramów na rynku. Zakaz ten cofnięto około 10 października 1939 roku. Wykonywanie innych zajęć także stało się bardzo trudne z uwagi na ograniczenia, które Żydom narzucił okupant. Aleksandra Wisławska wspomina, że zaraz po zajęciu miasta Niemcy oznaczyli Żydów gwiazdami Syjonu i zmuszali do robót. Rabunkom mienia żydowskiego towarzyszyło przesiedlanie ich do gorszych mieszkań. Maria Rychlikowa wspomina, że mieszkała w domu Żyda felczera Wilnera, którego wraz z rodziną Niemcy wysiedlili do Generalnej Guberni. Wysiedlony został też fryzjer żydowskiego pochodzenia Józef Dobski. Wspomina, że Dobscy, wyjeżdżając, zostawili u niej swoją biżuterię oraz nowy wełniany garnitur i jesionkę na przechowanie. Było to bardzo ryzykowne, bo za przechowywanie czegokolwiek od Żydów groziło aresztowanie i obóz. Z zadowoleniem więc odebrała list od Dobskich, w którym poprosili ją o przekazanie tych przedmiotów rodzinie Henechowiczów. Janina Migałka, która pracowała jako pomoc domowa u doktora Kępińskiego w domu przy ulicy Kościuszki, informuje również o akcji przesiedlenia tymi słowami.
I nagle stała się najstraszniejsza rzecz. Przyszli hitlerowcy i ludziom tym stała się potworna krzywda. Kępińskich przenieśli na ulicę Polną, pozwalając zabrać zaledwie niewielką część rzeczy i drobnych urządzeń lekarskich. Dalej więc na Polną przychodzili pacjenci. Tak Polacy, jak i Żydzi. Wczesną wiosną 1940 roku w Sieradzu zostaje utworzone getto. Sieradzkie getto zlokalizowano we wschodniej części miasta. Stefania Kubacka podaje informację, że utworzono je w lutym 1940 roku. Aleksandra Wisławska precyzuje, że miało to miejsce 21-22 lutego 1940, zaznaczając przy tym zakres terytorialny getta. Wyznaczały je ulice Wodna, Sukiennicza, Żabia i Zamkowa. Getto nie było ogrodzone. Janina Migałka podaje, że doktora Kępińskiego przeniesiono do getta na ulicę Rybną do domku Tobiasza i zakazano mu praktyki lekarskiej. Nadal jednak leczył Żydów. Pokryją mu. Maria Wasiak podaje, że kiedy urządzono getto, ich dom znalazł się w jego obrębie. Żydom nie można było nigdzie wychodzić, więc pomagaliśmy im w miarę możliwości, gdyż już wkrótce zapanowała u nich wielka bieda. Również Aleksandra Wisławska zaznacza, że osiedlono tam Żydów z całego miasta, którzy sprowadzili się tutaj jakoby z całym dobytkiem, a przy tej okazji Niemcy odbierali im najwartościowsze przedmioty. Znana jej rodzina nauczyciela ze szkoły żydowskiej Neumana otrzymała ze swego stanu posiadania tylko niewielką część. Wisławska odwiedzała żonę Neumana w getcie i podczas takiej wizyty zdziwiła się, że nic u niej nie ma z dawnych zasobów w meblach, ubraniu, wszelkim sprzęcie domowym. Po dawnej zamożności widoczna była tylko bieda. W wielu relacjach pojawiają się informacje na temat pomocy Żydom przez Polaków. Maria Rychlikowa podaje, że Polacy nosili żywność do getta, narażając swoje życie. O wspomaganiu Żydów żywnością mówili również Stefania Kubacka. Pomagaliśmy im stale, od początku dostarczając żywność za pieniądze i także bezinteresownie. Maria Bartusiak podaje, że wielu Polaków przekradało się do getta i pomagało Żydom, zanosząc żywność, ile kto mógł. Również ona ze swoją siostrą Adelą, pomimo że samym im było ciężko, zanosiły Żydom przed apelem chleb, cukier, kawę. Wspomina też, że jedna z Żydówek w podziękowaniu za pomoc chciała jej siostrze Adeli dać puszkę z biżuterią, ale ta nie przyjęła. Pomoc Żydom świadczyła również Aleksandra Wisławska, która pomagała wspomnianej wcześniej rodzinie Neumana. Jak to określiła, starała jej się pomóc w miarę swoich bardzo skromnych możliwości. Przyniosła książki i przybory piśmiennicze, aby 12-letni Ryszard Neumann miał się z czego uczyć. Ponadto dostarczała mydło, cukier, herbatę, rzeczy dla dziecka. Zaznacza, że wielu Polaków z narażeniem życia wchodziło do getta i udzielało Żydom bezinteresownej pomocy. W wielu relacjach możemy spotkać opisy złego traktowania Żydów przez Niemców. Adam Duczcza, który w czasie wojny mieszkał w sąsiedztwie getta, zaraz za synagogą, często przechodził ulicą Wodną i zaznacza, że niejednokrotnie widział, jak żandarmi bili Żydów. Zapamiętał sytuację, w której żandar o nazwisku Gittner wrzeszczał na Żyda oraz bił go i zepchnął ze schodów. Był też świadkiem innego, brutalnego zachowania Niemców wobec ludności żydowskiej, a mianowicie widział, jak żandarmi palili świeczkę na głowie Żyda o nazwisku Landaberg i jak to określił, kiedy świeczka się dopalała, Żyd nieludzko krzyczał. W relacji Marii Bartusiak pojawia się informacja o tym, że kiedy Niemcy zastali chorą 32-letnią Żydówkę, żonę Arona Celnika, zastrzelili ją na łóżku. Maria Bartusiak informuje, że Żydzi musieli wychodzić o 5 rano i 17 wieczorem na plac przed mleczarnią. O tego typu apelach informuje również Stefania Kubacka, mówiąc, że w czasie tych apeli także ich ograbiali, aż w końcu pozostały im tylko same łachmany. W relacji Aleksandry Wisławskiej przeczytać możemy. Teraz dola Żydów w getcie była bardzo ciężka. Codziennie rano o 5 musieli wychodzić liczby około 1000 na plac koło mleczarni, ustawiać się w równych szeregach, aby była łatwość kontroli. Żydzi pełniący funkcje porządkowych po sprawdzaniu składali meldunki szutzpolicjantom, których przychodziło zawsze kilku, o stanie ilościowym oraz usprawiedliwiali nieobecnych, a szutzpolicjanci jeszcze raz sprawdzali zgodność stojących w szeregach Żydów za lada poruszenie się lub gdy ktoś im się nie podobał, bili kolbami, szarpali, kopali, wrzeszcząc przy tym i znieważając. W relacjach
Znajdziemy również informacje na temat likwidacji getta w Sieradzu. Aleksandra Wisławska podaje, że miało to miejsce w sierpniu 1942 roku. Janina Migałka precyzuje, że likwidacja odbyła się 24 sierpnia. Około 4 rano na teren getta wpadli żandarmi, rzut policjanci i wezwali wszystkich do opuszczenia mieszkań i zgłoszenia się na plac apelowy. Przerażeni, wynędzlali, prawie wszyscy boso, w strzępach, wielu nago, bez żadnego bagażu, wyszli ku swemu przeznaczeniu, jak podaje Wisławska. Żydów, którzy nie opuścili swoich mieszkań, Niemcy wyciągali siłą. Aleksandra Wisławska zapamiętała, że w czasie likwidacji getta do ich domu wpadł 10-letni Żyd z prośbą o ratunek. Pomimo współczucia nie mogli go zatrzymać, gdyż Niemcy penetrowali wszystkie okoliczne domy w poszukiwaniu zbiegów z getta. Dziecko ukryło się samo w schowanku pod schodami. Po chwili wpadli Niemcy, żądając wydania Żyda. Po zapewnieniach, że nikt się u nich nie ukrywa, żandarmi sami przeszukali dom i pod schodami znaleźli dziecko. Uderzyli go parę razy kolbą i wywlekli na podwórko. Po chwili było słychać strzały. Pani Aleksandra wyszła na podwórko, aby zobaczyć, co się stało z dzieckiem i ujrzała wówczas taką scenę. Kula trafiła w pęciny konia, który ciągnął wóz z mąką do piekarza. Koń padł na przednie nogi, wóz zatoczył się i dwa worki mąki spadły na ulicę. W tym momencie nadszedł jakiś oficer żandarmerii czy policji, który pretensjonalnym gestem wyjął z kieszonki munduru śnieżno-białą chusteczkę i obwiązał nią nogę konia. Uciekłam. Wysiedlonych Żydów z getta przeprowadzono, jak podaje Janina Migałka i Stefania Kubacka, bocznymi uliczkami, Zamkową, Szewską i Dominikańską do pobliskiego kościoła przy klasztorze. Opis sytuacji w klasztorze zajmiemy w danych o pracy sióstr szulanych zebranych i opracowanych przez Jadwigę Kozłowską. Podaje ona, że w klasztorze po likwidacji getta umieszczono Żydów z całego powiatu w liczbie około 1000. Przebywali tam w złych warunkach, brak urządzeń sanitarnych powodował, że potrzeby fizjologiczne załatwiali w kościele, co sprawiło, że bardzo szybko nieczystości zaczęły spływać na krużganki, w których mieszkały siostry urszulanki. Na skutek ich interwencji kazano wybudować prowizoryczną ubikację przed wejściem do kościoła. Pozwolono też Żydom na gotowanie pożywienia na zewnątrz. Kościół był pilnowany przez strażników niemieckich, ale po otworzeniu kościoła straż do pilnowania została stworzona z młodych Żydów, wyposażonych w broń, którzy za ewentualną ucieczkę spółzięźniów odpowiadali własnym życiem. Kozłowska podaje, że strażnicy niemieccy mówili, że gdyby to byli Polacy, to z pewnością zorganizowaliby ucieczkę. Żydzi zaś tego nie zrobią, bo boją się nawet o zaśnięcie palca i nikt z nich nie ucieknie, bo pilnujący Żyd w obawie o własne życie nie zawahałby się strzelić. Po otworzeniu drzwi kościoła często wybiegały z niego dzieci, ukradkiem wpadały do sióstr, prosząc je o pożywienie. Urszulanki nigdy nie odmówiły im pomocy. Po kilku dniach według Kozłowskiej wywieziono wpierw około 350 do 400 młodych, zdrowych Żydów, którzy podczas wywózki śpiewali pieśni religijne, a starzy żegnali ich płacząc i błogosławiąc podniesionymi do góry rękoma. W trakcie pobytu Żydów w klasztorze Niemcy co jakiś czas wyprowadzali pojedynczego Żyda na teren getta po to, aby ten wskazał im ewentualne miejsce ukrycia jakichś kosztowności. Sieradzanie starali się pomóc Żydom osadzonym w klasztorze. Janina Migałka wspomina, że zanosiła jedzenie, ale Niemcy nie pozwolili jej go podać. Żydom pomagały też w miarę możliwości siostry urszulanki. Żydów z klasztoru, jak podaje Stefania Kubacka, wywieziono w końcu sierpnia 1942 roku. Widziała ona stojące na ulicy Dominikańskiej dwa samochody ciężarowe odkryte, na które Niemcy ładowali Żydów, popędzając ich wrzaskiem i biciem. Również Maria Lichlik widziała, jak bito Żydów podczas wywózki z klasztoru. Ładowali ich na samochód ciężarowy i kolbami ubijali jak bydło, szczególnie tych, co nie mieli siły wejść, bito bez litości. Wśród relacji znaleźć można informację o tym, że wśród Żydów wywożonych z klasztoru znajdował się dr Kępiński. Widziała go zarówno Maria Rychlik, Janina Migałka oraz Stefania Kubacka. W końcu wywieźli resztę, to jest starych. Pamiętam, już było to w piątek, widziałam, jak Kępińscy, prowadząc się pod rękę, wyszli z kościoła ostatni. Samochód z tą grupą pojechał prosto w kierunku ulicy Warckiej, ale dokąd dalej, nie wiem. Dalszy.
ilustracji. Już powoli zbliżam się do końca tego mojego wystąpienia, ale chciałam jeszcze opowiedzieć o jednym wydarzeniu bardzo istotnym dla Sieradza. W materiałach zgromadzonych przez Kozłowską poruszana właśnie jest też tematyka zakończenia II wojny światowej. I w relacjach Józefa Skomerskiego, Ryszarda Andryszczaka oraz we wspomnieniach Jadwigi Kozłowskiej dotyczących jej kontaktów z pielęgniarką, instrumentariuszką Władysławą Kędzierską znaleźć można informacje na temat bombardowania Sieradza przez sowieckie samoloty. Relacje podają, że miało to miejsce w dniu 20 stycznia 1945 roku. Skomerski informuje, że przyleciały wtedy 4 samoloty rosyjskie, z których jeden został strącony za mostem kolejowym przez artylerię niemiecką. Lotnik próbował się ratować, wyskakując na spadochronie. Został jednak przez dość wścieczonych Niemców złapany, jak informuje Skomerski, przeprowadzony nago przez całe miasto do pałacu przy Browarze, gdzie urzędowało dowództwo niemieckie. Co się stało z lotnikiem, Skomerski nie wie. Inaczej to wydarzenie zapamiętał Ryszard Andryszczak, według którego do lecącego na spadochronie lotnika Niemcy strzelali. Kiedy wylądował w pobliżu mostu kolejowego, zbiegło się tam wielu ludzi, wśród których była jego żona Janina, która widziała, jak Niemiec bagnetem pilotowi wyłupywał oczy. W relacji dodaje, że ludzie potem mówili, że lotnik został zmasakrowany. Po tym wydarzeniu nastąpiły tragiczne chwile dla sieradzan. Andryszczak i Kozłowska podają, że około godziny 14 nastąpił nalot na Sieradz. Skomerski zapamiętał zaś, że około godziny 13 nadleciało 12 samolotów i dokonało bombardowania miasta. Andryszczak i Skomerski stwierdzają, że w tym czasie nie było już w Sieradzu wojsk niemieckich. Wszystkie bomby spadły na cywilną ludność polską, z której wiele osób zginęło lub zostało rannych. Andryszczak uniknął śmierci, gdyż zdążył przeprowadzić się z domu przy ulicy Rycerskiej, który został trafiony bombą podczas nalotu, a jego mieszkańcy zabici. Skomerski podaje, że podczas nalotu Edward Wojewoda, który schronił się w ogrodzie, został trafiony odłamkiem bomby i zabity wraz z dzieckiem i bratem Kazimierzem. Kozłowska podaje, że podczas jej wizyty u Stanisławy Zawiertowej, Stachy, coś nagle wstrząsnęło całym domem i gwałtownie wyrwało drzwi i okna. Nie wiedząc, co się dzieje, kobiety wraz z 7-letnią córką Stanisławy Lidią wybiegły z domu na ogród, gdzie schroniły się na ziemi za kopcem kartofli. Okazało się, że nad miastem krążyły samoloty, zrzucały bomby. Kiedy samoloty odleciały, kobiety dziwiły się, że im się nic nie stało, bo słyszały wyraźnie spadające odłamki, które leżały w pobliżu kopca, za którym szukały schronienia. Przerażone zaczęły uciekać. Noc spędziły na wsi pod Sieradzem. Następnego dnia wróciły do miasta, gdzie dowiedziały się, że nalotu dokonały wojska radzieckie i wiele osób zginęło, wielu też zostało rannych. Ja tutaj akurat zdecydowałam się na te wydarzenia, aby zobrazować Państwu, co można z tych relacji wyciągnąć. Nie starałam się jakoś szczególnie krytycznie podchodzić do tych relacji, chociaż wiadomo, że takie relacje są zawsze nacechowane, nazwijmy to, ludzkością, tak? Że pamięć ludzka jest ulotna, coś może się pomieszać, coś może się zapomnieć, jeden pamięta inaczej, drugi pamięta coś innego, ale kiedy to wszystko zbierze się do kupy, potrafi nam się zarysować taka logiczna, przejrzysta całość. Także serdecznie Państwu dziękuję i mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że faktycznie Kozłowska niesamowitą pracę wykonała tutaj dla historii Sieradza i okresu II wojny światowej. Tutaj Jasiu mówił bardzo ciekawe, chciałam powiedzieć, jak trafiły tutaj teczki Kozłowskiej do muzeum. Nie wiem, czy nadal ma chęć Państwu opowiedzieć. Nie wiem, jak z czasem stoi. Oczywiście jest to bardzo cenny materiał źródłowy. Przy czym trzeba, tak jak tutaj pani Ania powiedziała, podchodzić do tego bardzo krytycznie, ponieważ są to relacje bardzo subiektywne i to, co my już wiemy z innych źródeł, to taka prelekcja była, żeby tych, co to relacje składali, poprawić. Dlatego ja powiem tak, bo znam szczegóły od ludzi, którzy już nie żyją, między innymi do doktora Miczarka, żyje jeszcze Andrzej Tomaszewicz, którzy przekazywali, jak te cenne zbiory, proszę Państwa,
i do muzeum i do archiwów. Pani Kozłowska, zbierając te materiały, nie zakładała, że te zbiory jej trafią kiedykolwiek do archiwów państwowego czy do muzeum. Ona zbierała, zaczęła zbierać w latach 60-70. Państwa, jeżdżąc w tak wybieranych wnioskach, przytrafiła jej się przygoda już wtedy ze Służbą Bezpieczeństwa. Ja to mogę powiedzieć, bo znamy te osoby. Ci panowie sobie chodzą teraz po sieradzu, głowy wysoko do góry, proszę państwa, podnoszą. Mają skromniutkie emeryturki, 300-400. Jeszcze tak, tak. Ale przecież zaraz będą zmniejszone. Ja myślę, że to są moi wielu panowie. Nawet kiedyś generalnie do szkoły się chodzi. Od 50 roku są, proszę państwa, na emeryturach. No i mówią, że mają mało. Ale to tak tylko, żeby się państwo wiedzieli, bo to w tej chwili jest tak, że przychodzą niektórzy, prelekcje mają, że takie zasługi, prawda. Ja mam na przykład zdjęcia tych samych panów, którzy w 80 roku stoją na Jankiem Kurowskim i fotografują go, jak składamy kwiaty na 11 listopada, a później ten sam pan już w Nowej Rzeczpospolitej, prawda, stoi ze sztandarem u księdza Janka Żydowskiego, święty sztandar. Ale tak tylko, proszę państwa, na marginesie, bo niestety taka u nas jest się rady historia. Proszę państwa, i pani Kozłowską zatrzymali właśnie ci panowie, wzięli ją tam na komenda, wtedy jeszcze, proszę państwa, była na ulicy, teraz jest ulica Tołu, kiedyś 15 grudnia, pamiętna data. No i pani Kozłowska przychodziła wcześniej do pana Mincarka, rozmawiała, konsultowała z nim. Proszę państwa, to trzeba było nie tylko jest korespondencja, co tu pani Ania mówi z panem Ziemą, ale ona dosłownie jeździła po ludziach za swoje własne pieniądze, ze skromnej emerytury, po całym tutaj naszym województwie sieradzkim i zbierała relacje. Po całej Polsce jeździła, Asiu, po całej Polsce. Też tak, ale te relacje, jak się patrzy, one są poprawiane, konfrontowane. Jedna relacja, druga relacja, trzecia relacja. No i proszę państwa, pani Kozłowską zatrzymano wtedy, to oczywiście bibuła, bo to była dosłownie bibuła, bo niektóre, proszę państwa, dokumenty są pisane na przemiczce. Teraz młodzież już nie pamięta, co to przemiczka jest, ale kiedyś coś takiego było. No po prostu ją zatrzymano. Pani Kozłowska oświadczyła wtedy, że te relacje nie zbiera dla siebie, nie żeby szkodzić Polsce, tylko jej celem jest przekazanie do doktora Mielczarka. Doktor Mielczarek miał bardzo dobre układy z komitetem. On nigdy, proszę państwa, nie wiem, że ma poglądy lewicowe, dlatego ja go bardzo szanowałem, bo nigdy swoich poglądów nie zmienił do samej śmierci. Doktor Mielczarek powiedział wtedy za panią Kozłowską, że te materiały, które ona zbiera, te dokumenty, one są bardzo ważne i one zostaną przekazane do archiwum państwowego. I po złożeniu takiego oświadczenia najpierw telefonicznego, później chciał przyjechać, napisać takie oświadczenie na, to było blisko archiwum już chyba wtedy, tak, archiwum już wtedy było przy Rogatce wówczas jeszcze i panią Kozłowską puszczono, choć obserwowano. Ja tych dokumentów nie widziałem, ale teczka, która jest wypełniona właśnie na panią Kozłowską, cały czas jednak była, proszę państwa, obserwowana. Także później już ten zbiór, te relacje pani Kozłowskiej, one zostały przepisane na maszynie. Jeden egzemplarz, proszę państwa, jest zdeponowany u śródów Żulanek. Drugi egzemplarz był zdeponowany w Solidarności. Nie wiem, czy to czasami te, co z Solidarności były, nie trafiły tu dzięki Andrzejowi Tomaszewiczowi tutaj do muzeum, a tu trzeba się spytać pana profesora Tomaszewicza. Natomiast no, wtedy już musiała też przekazać kolejny egzemplarz do Archiwum Państwowego i to jest w tej chwili zdeponowane w Archiwum Państwowego. Tylko, tak jak powiedziałem na początku, ja nie chcę tutaj, broń Boże, coś czegoś poprawiać, ale trzeba bardzo ostrożnie podchodzić, proszę państwa, do tych materiałów, które są, do tych relacji. Proszę państwa, tylko przykładowo tutaj pan Skomerski widział tego lotnika, lotnika radzieckiego, sirotniemką, już teraz wiemy nawet, jak się nazywa. Że przechodzi gdzieś tam, prawda, go przeprowadzają. Nic podobnego. Ta relacja jest prawidłowa, pani Andryszczak, on wylądował, proszę państwa, tutaj jak jest pomiędzy Sirą dawno, a mostem kolejowym. Jeszcze za moich czasów było takie bagienko, taki stawik. On wylądował tutaj na tym stawiku i Niemcy dolecieli tam i po prostu go zakuli bagnetami.
jak teraz jest ulica Skodolniana, tam i dopiero po paru dniach został, proszę Państwa, najpierw pochowany na cmentarzu naszym, przy tym to w tej kwaterze prawosławnej, naprzeciwko, dosłownie pod płotem, naprzeciwko tego grobu, gdzie są obecnie pochowani zakładnicy. Mogę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, jak tego lotnika pochowano, kolega tam napisał w tej książce Sekrety Sierada i Zbigniew Oni, pan Bruszczak, wiedząc, że to lotnik radziecki, taki heroj, prawda, zrobił mu piękną trumnę, a Państwo wiecie, że trzeba było pochować ponad setkę Polaków, sierata, tych trumien brakowało. Posiadał piękny taki, ja nie jestem specjalistą o tych sprawach, ale z atlasu pięknego tą trumnę dworu czerwonego, z honorami Rosjanie go pochowali. No i oczywiście wiecie Państwo, biznes jest biznes i poszedł był ujemny komentarz miasta, bo to jest prawdą, że tam burmistrz nasz tam miał coś do powiedzenia. Był to pan wojenny komendant miasta. Pan Dudczak poszedł do tego wyjętego komendanta miasta wystawić rachunek. No niestety musiał szybko uciekać, bo ten Rosjanin, ten komendant rozłościł się tak, że dużo nie brakowało, by pana komendanta, by pana Dudczaka rozstrzelał. Także też takie rzeczy się zdarzały. Natomiast jest to, proszę Państwa, bardzo cenny materiał, który pani Kozłowska zebrała, to trzeba bardzo krytycznie do niego podchodzić. Dziękuję.